Odnotowaliśmy niewielki wzrost liczby pożarów w roku poprzedniego, to jest o 6,1%, i niewielki wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 2,9%. Chciałem jeszcze tutaj podać taką liczbę, właśnie stanowisko kierowania, powiatowe stanowisko kierowania Straży Pożarnej w roku ubiegłym otrzymało 17 342 zgłoszenia numerów alarmowych. Z liczby 464 pożarów, 437 to były pożary małe, 24 średnie i 3 pożary duże. Z liczby 768 miejscowych zagrożeń, 740 to miejscowe zagrożenia małe, 27 kwalifikowane jako lokalne i 1 o wielkości średniej. Straty powstałe, straty ogólne, które odnotowaliśmy, które powstały na terenie powiatu w wyniku zdarzeń, to 6 516 000, natomiast uratowane mienie 15 317 000 zł. W roku ubiegłym w pożarach na terenie powiatu śmierć poniosła 1 osoba, 44 zostały ranne. Natomiast w miejscowych zagrożeniach, tutaj przede wszystkim wypadki drogowe, 30 ofiar śmiertelnych, 256 osób rannych, z których my i pogotowie do tej pory otrzymaliśmy pomocy. Łącznie pomocy medycznej udzieliliśmy w roku ubiegłym 300 osób. Jeżeli chodzi o przyczyny pożarów, to na terenie powiatu 324 to nieostrożność w sposób dorosłych w posługiwaniu się z ogniem, 27 to dbane, 22 to środki transportu 18, 2 to urządzeń 16 i pozostałe przyczyny jako pojedyncze przypadki. Miejscowe zagrożenia to 214 przyczyn, to niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, 180 to nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie, 103 przypadki to gwałtowne opady atmosferyczne, 51 huragany, wiatr i silny wiatr. Wady środków transportu 30 przypadków. Jeżeli teraz rozdział tych zdarzeń powstających na poszczególnych jednostkach administracyjnych powiatu, to najwięcej zdarzeń na terenie miasta Tomaszowa 700, gminy Tomaszów 139, gminy Ujazd 87, Wobrzeń 84, najmniej Będkowie 21, i Szelica 15 zdarzeń w przeciągu całego roku. Państwową Straż Pożarną wspierają jednostki ochotnicze Straży Pożarnej, z których 15 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tak, z tych jednostek najwięcej wyjazdów odnotowała jednostka OSP Białobrzegi z terenu miasta, 91 wyjazdów, później OSP Lubownia, Łazna, Ujazd po 67 wyjazdów w akcji, OSP 54, OSP Czerwice 39. No, chciałbym też stwierdzić, że te 15 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego załatwia 90% interwencji wszystkich ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego.
powiatowa prowadziła również działalność profilaktyczną na terenie powiatu polegającą na kontrolach przeciwpożarowych. Kontrolowaliśmy 46 obiektów użyteczności publicznej, 18 zamieszkania zbiorowego, 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 9 produkcyjno-magazynowych, 5 gospodarstw rolnych i 6 kontroli na obszarach leśnych. Wydaliśmy komendę, czyli odstawienną decyzję zakazującą użytkowania jednego piętra budynku oraz jedną decyzję zakazującą użytkowania całego budynku. W budynkach jest stwierdzono zagrożenie życia zdrowia ludzi. Wydano 4 negatywne stanowiska w zakresie odbioru nowych budynków i 33 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia ustępów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 6 wystąpień do innych organów w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, też uniemu nadzoru poznanego. Chciałbym jeszcze przytoczyć, takie mieliśmy 3 poważne pożary na terenie powiatu 27 kwietnia 2009 roku. Pożar w drewnianej kamienicy przy ulicy Grota Robackiego. Budynek ten uległ całkowitemu praktycznie spaleniu. W budynku odnaleziono mężczyzny, który był prawdopodobnie sprawcą tego pożaru przez zaproszenie Boga. Następny taki pożar duży na terenie Tomaszowa 5 października o godzinie 16 był to pożar budynku biurowego po byłych zakładach Wisto. 5 października mieliśmy pożar budynku po byłych zakładach Mazowia. Z wypadków drogowych najpoważniejszym wypadkiem drogowym, jaki odnotowaliśmy to w roku ubiegłym, wypadek na drodze 713 na wysokości kolonii Zawada. 16 września dwa samochody ciężarowe, Scania i Volvo, uległy zderzeniu na skrzyżowaniu. Przypadek rzadki, samochody zapaliły się. W wypadku powstał pożar, na miejscu zginęły 3 osoby. Podsumowując, mogę powiedzieć, że na przestrzeni 10 lat ustabilizowała się ogólna liczba zdarzeń na terenie powiatu i kształtuje się ona na poziomie 1300 rocznie. Ustabilizowała się również proporcja ilości pożarów do ilości miejscowych zagrożeń. Mamy 2 razy więcej miejscowych zagrożeń niż pożarów. Również straty, które odnotowujemy przez ostatnie kilka lat, są dla wyniku ostatnich zdarzeń mniej więcej na tym samym poziomie. Jest to kwota 6 milionów złotych i wartość uszkodzonego mienia około 15 milionów złotych. I wyraźnie wzrosła liczba zdarzeń, w których Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne udzielają pomocy medycznej radnym w przypadku pożaru. Zrozumiałem tyle, że Państwo radni, to znaczy to.